panem burmistrzem, a panem Maziłkiem, panem Markurem Borowym i panem Jarosławem Mańko, no też byłoby zasadne, bo pan w tej chwili tutaj mówi nieprawdę, no ktoś mówi nieprawdę. Albo trzech ludzi zostaje nieprawdę, albo burmistrz kłamie. Także no, też już nie chcę sądowi tutaj dodatkowej pracy przysparzać, bo należałoby zabezpieczyć, sięgnąć po bilingi i się dowiedzieć, czy rzeczywiście te konsultacje trwały bardzo długo, żywiołowo, czy one były trzykrotne, dziesięciokrotne. Ale myślę, że to dotyczyłoby jakby wywierania wpływu na przebieg zgromadzenia. Rozumiem sugestie pani przewodniczącej, złożę zawiadomienie. Dobrze. Nie namawiam, ale... Dobrze. Panie Słonawski i pani Kalinowski oczywiście, bo pan Słonawski tutaj jest zawsze taką pierwszoplanową postacią i zwracam się zawsze jako pierwszego. Ustalimy teraz termin, dobrze? Kolejnej rozprawy, żebyśmy mogli uzyskać informacje w taki sposób, żeby właśnie te informacje dotarły z wirtualnej Polski. No i tutaj pana burmistrza zobowiązałam w terminie 3 dni o to, żeby administrator wskazał, że tej informacji nie będzie, to wypożliwmy urząd niezwłocznym faksem. Dzisiaj jest 18 kwietnia. Moje urodziny, nomen omen. Bez kwiatów, ale za to z uśmiechem. No to dużo zdrowia panu. Dziękuję serdecznie, pani przewodnicząca. Bo chyba zdrowie najbardziej, prawda, się przydaje. Tak, pieniędzy i szczęścia to robią. Dobrze. Czyli tak, 8:45. 9:13. 20 maja, piątek może być? Dobrze. 20 maja, piątek, na 10 nie za wcześnie. Czy panowie jakby... Panie przewodnicząca, myśmy mieli problem. Wyjechać z Warszawy, wyjechać z Gdańska. Jest kłopotem, gdyby to była ta 11, bo dobrze, tak jak dobrze, nie ma problemu, na 11, dobrze, okej. Jeżeli panu coś potrzeba, jeszcze proszę bardzo. To znaczy, będę chciał protokół zwrócić się do sekretarza. Dobrze, ja idę. 20 maja, godzina 11. I umówmy się, sala 4A znowu, a jeżeli będzie taka, bo to nie jest moja sala, że tak powiem, ale jeżeli będzie akurat wolna, to również przeniesiemy się na tą salę, dobrze? Dobrze. No cóż, to serdecznie dziękujemy. Proszę bardzo, dziękuję. Zaczekam, zanim akta, wysoki sąd tam akta do sekretariatu, to ja wtedy sobie tam to wyciągam. Tak, oczywiście jeszcze protokołu nie będzie. Nie, ale ja mówię o poprzednim. O, dobrze. No. I pan będzie mógł sobie przejrzeć, jakie tam jeszcze dokumenty wpłynęły, a których jeszcze, którymi pan jeszcze nie dysponuje może, czy coś. Tak, przewodnicząca, pani tak dbała o to, żeby tam było w porządek, żeby... Dobrze, także to wszystko. Dziękuję, do widzenia. Serdecznie, do widzenia. Do widzenia.